this again. Tomasz Strachu! Oczyński! Monster! To, że aspiruję na fightera z IQ 138, tyle. Żadnym fighterem nie jest. Nie jest też jakimś Korwinem Mikke, jeżeli chodzi o realność inteligencji. Jest oszołomem, zdolnym epizodystą, któremu się wydaje, że dzięki niemu polska kinematografia poleciała jak w Hollywood. Wygrasz walkę. Dobra, mistrzu. Dzięki za radę. Słyszałem, że kondycja to jest tam na 30 sekund. Treningi raczej robi tylko medialne, niż tam przemęcza się. Pociesza się, że jest dobry i wszyscy wokół to mówią chyba, że jest dobry, ale on tego nie widzi, po prostu, bo wiem, że ma słaby wzrok. I on po prostu w to uwierzył. Jego wspiera tylko społeczność aktorska, a mnie cała Polska, także pozdrawiam fanów niedoszłych aktorów, którzy jeszcze nie wiedzą, że tą walkę wygrałem. Co ty możesz Popek o sobie powiedzieć, jak ty nie jesteś raperem? Bliżej ci jest do disco polo niż do rapowania. Popek powiedział, że jestem idiotą. Muszę go zmartwić, we wszystkich filmach nie jestem sobą, tylko gram idiotę. Natomiast on jest prawdziwym idiotą, a przed kamerą próbuje udawać, że jest inteligentnym gościem. Teoretycznie mamy w tej walce i faworyta, i underdoga. Praktycznie dwóch świrów, którzy bardzo chcą sobie zrobić w ringu krzywdę. Jego umiejętności, jego motoryka, dynamika są po prostu ułomne. Także jak to oglądam, na to patrzę, to nie będzie trudna walka. Uważam, że on jest słaby psychicznie. No. Zabierali mu kanapki w szkole, jak był małym człowiekiem. Wszyscy go kopali w dupę, jak był w szkole, jeśli tą szkołę skończył. I te pocięcie twarzy, wytatuowanie oczu i pokazać, że wszyscy jego się bali. Ja nie muszę sobie tatuować oczu i ciąć twarzy, żeby po prostu być groźnym. Ja po prostu jestem groźny. Wchodzę i wychodzę. To będzie trwało 40 sekund jak z Brunejką, tylko podejdę, skrócę dystans. Wow! Po wszystkim i wychodzę. Ja uważam się cały czas za sportowca. On po prostu od jakiegoś czasu mówi, że jest sportowcem. No, dzisiaj powiedział na konferencji, że przestał już czpać, co uważa, że jest wielkim sukcesem. Jeśli dla niego to jest wielki sukces, no to super. Ja sobie będę musiał szacunek w KSW wywalczyć raczej niż wypić. Jeśli uważa, że ma takie mocne pierdolenie z tej prawej ręki i muszę go uprzedzić, że po prostu, żeby trafił, to musi być szybki. Chciałem ci powiedzieć, Popek, że dostaniesz nieraz. Cóż, no trzeba pójść i nieraz bić się słab ze słabszymi od siebie. W walce z Brunejką Popek odblokował się i zaatakował ze zdwojoną siłą i teraz będzie musiał udowodnić, że niczego się nie boi. W walce ze mną Oświęcimski będzie grał tylko w niemych filmach, obiecuję wam. To jest człowiek, który ma psychikę 10-letniej dziewczynki. Dzisiaj powiedziałem mu na ucho, że go po prostu zjem. Nawet nic nie powiedział, widziałem strach w jego oczach. Psychika jest taka. Popek, jesteś tak słaby psychicznie, że po prostu, żebym był tobą, to bym wciągnął cię nosem. Po prostu ja takich rzeczy nie używam. To długo nie potrwa, nie martw się, synu. Nawet nie poczujesz, jak dostałeś nokaut. Popek w trzech słowach. Ani raper, ani fighter. Po prostu ćpun. To będzie moja 13. potrawa wigilijna. Zgotuję ci taką niesamowitą wigilię i taką jedną z gorszych w twoim życiu. Zwykły czopek, a nie Popek. Czy odpowiedziałem pełnym zdaniem? Przyjdę, po prostu ci zleję mordę i tyle. KSW 41. 23rd of December. Only on pay-per-view.